Cześć, witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj postaram się Wam tutaj coś przygrać. Ostatnio w nagraniu było więcej treningu. W zasadzie był sam trening, jakaś tam pogadanka krótka. A dzisiaj pokażę Wam to, co się dzieje poza treningiem, czyli bardzo ważny aspekt, jakim jest odżywianie. W jaki sposób się odżywiam, co jem, co kupuję. Też byłem na zakupach, jak widzicie, więc pokażę Wam to, co tutaj sobie kupiłem, z czego korzystam. W zasadzie jest to bardzo nudne i monotonne, ale może ktoś coś podłapie, a przynajmniej materiał będzie dłuższy i nie będzie trwał 3 minuty. Także co no, przechodzimy do konkretów. Twaróg chudy jest coś takiego, jakby ktoś nie wiedział, to coś takiego istnieje w Biedronce. Wafle kukurydziane, raz, dwa, trzy. Wafle Sker. Bez laktozy akurat, dla mnie jest bez różnicy, ale wziąłem akurat truskawkowe 3 bez laktozy. Zazwyczaj jem je właśnie, mieszam twaróg sobie ze skyrem. Twaróg ze skyrem i do tego wafle sobie jem. Co tutaj jeszcze mamy? Podstawa, czyli morlińska kiełbasa z kurcząt. Bardzo dobra. Ja sobie kroję na pół, do garnka wsadzam i 400 gramów zjadam na raz. Bardzo lubię ostatnio. A makro bardzo dobre. Jeżeli ktoś jest ciekaw, 13 gramów tłuszczy na 100 gramów, no to całkiem ok. Nie wiem, czy wyostrzy. Jeżeli wyostrzyło, no, nigdy tego nie umiałem robić. No, nie widać. 13 gramów. 13 gramów na 100 gramów. Więc tłuszczu niewiele. Z takich tych to jeszcze oczywiście muszą być parówki. Parówki Camiliarota nie toleruje, ale ja jak najbardziej toleruję. Parówki to też są drobiowe z kurczą. Na śniadanie wlatują polędwica sopocka. To w zasadzie do wafli sobie czasami jem. Jako taką przekąskę między posiłkami. Bo. Ketchup sycylijski do pizzy. Keto. Proszę bardzo. Makro 41 kalorii. Nie wiem, czy widać. No. Chude mięso milone z szynki wieprzowej. Raz. Dwa. Zazwyczaj kupuję z indyka albo z kurczaka takie chude, ale akurat nie było, więc wziąłem to. I chleb. Chleb biorę sobie różne, jaki tam wezmę do ręki, to biorę. Ten jest akurat jakiś żytni i też właśnie do, czasami do jajecznicy lub właśnie sobie szynkę na to kładę. No i tyle. No i właśnie powiedziałem jajka. No z wyjątkiem jajek to jest wszystko. Tak wygląda moje odżywianie na co dzień. Nie ma tu nic specjalnego, jest to nudne, ale ja to lubię. No. Lubię to. Czy to jest czyste, nie mi to oceniać, ja się czuję na tym dobrze, siłę też na tym mam, także jest ok. A no i tutaj jeszcze nie wyciągam, ale jest cola, raz, dwa, najlepsza jest ogólnie Pepsi, ale Pepsi nie było, trzy, cztery, czemu cztery? Bo jak kupujesz cztery, to masz 8 zł taniej. Ha. Także to, tak to wygląda. To odżywianie, zaraz sobie zrobię śniadanie, bo jest dopiero godzina 8, godzina 8 i jeszcze nic nie jadłem, także Wam pokażę jakieś śniadanie, jakie jem. Pewnie to będą parówki, ale to zobaczycie. No i co? W ogóle, o, widzicie? Patrzcie, jaką mapa. Jakie? Proszę, jakie szczegóły. Proszę, głowa boczna, długa, przyśrodkowa, mięsień naramienny. Można by było anatomię wykładać na tej ręce. O. Ile tu jest? Ile jest, to ja wiem, bo ostatnio zmierzyłem, ale możemy zrobić sobie taki mini konkurs i ustalmy, że kto obstawi prawidłowy, dokładny wymiar co do przecinka, na przykład 26,6, to wygrywa z racji tej, że tutaj jest większość trójboistów, więc może taki zestaw. O, halotestin, ostaryna, jakiś shaker do tego dorzucimy. To będzie za pierwsze miejsce.
Ja wiem, ile mam w łapie, bo ostatnio zmierzyłem po to, by zobaczyć, jaka jest różnica między tym, jak byłem na wspomaganiu, a teraz bez. Więc napiszcie w komentarzu i wygrywa tylko jedna osoba, która napisze właśnie dokładny wynik w centymetrach, nie w jakiejś tam innej skali. I jeszcze może, żeby była większa szansa, druga osoba, która napisze wagę, jaką aktualnie mam. Teraz wagę, jaką aktualnie mam. Szczerze nie wiem, ile ważę. Nie wiem, ile ważę, więc widzicie mnie teraz, jak wyglądam. Mogę się bokiem obrócić i sami ocencie, ile aktualnie ważę. Wszystko oczywiście nagram, żeby nie było żadnego oszukiwania, że może komuś dałem wygrać, że to było ustawione. Także wejdę na wagę, zmierzę też rękę, żeby nie było. I tyle, ile. To będzie może w kolejnym vlogu. O, w kolejnym vlogu podam wyniki, no i będzie zwycięzca. Także piszemy, ile jest w łapie i jaka jest aktualna waga. A no i za drugie miejsce, znaczy za drugie miejsce, za podanie prawidłowej wagi ustalmy, że będzie BPC. O, też taki jest dosyć ostatni i dosyć popularny, zresztą bardzo dobrze działający BPC i shaker, powiedzmy. I to wszystko będzie z najlepszej firmy, z którą cały czas tutaj się wspomagałem, czyli Androchem. No ale ta się nie wspomaga, bo nic nie stosuje. No, także tak to wygląda. No i co? Zabieram się za zrobienie śniadania. Ja tą rękę jeszcze raz muszę przypiąć. O, widzisz. Popatrz, Kamil Jarota, tu masz redukcję. Proszę, jakie prążkowanie, wszystko jest. Jest żyła, tu też jest żyła. Patrz, jakie kable. O. Tu masz redukcję. Patrz. Patrz, jakby to miało wyjść, kurwa, spod skóry. Jakby miało wybuchnąć. Tu masz redukcję, a nie. Nie przesolił jajecznicy, zgolił brzuch i wielce redukcję robi. A jeszcze mi się przypomniało, że zapomniałem powiedzieć o jednej sprawie, a wiem, że powiem to tylko raz i będzie z głowy. Także dostałem kilka wiadomości prywatnych, też ktoś tam w komentarzu pisał, czy zrobiłem sobie tatuaże i co one oznaczają. Więc rozwieję tutaj wasze wątpliwości i tak, zrobiłem sobie tatuaże, co one oznaczają, to już wam tłumaczę i wam pokażę oczywiście. Tutaj jest data, w której pokonałem Damianka na Siemianowicach. Skrzydło symbolizuje, że poleciałem grubo z wynikiem. I tutaj jest po łacińsku napisane total 800 kg, Siemianowice Śląskie. Dobra, zrobiłem sobie śniadanie, jednak mała zmiana planów. Zamiast parówek to zrobiłem sobie tą kiełbasę z piersi z kurczaka, którą kupiłem i wam pokazywałem. Więc jest ona tutaj, 400 g, już trochę zjadłem, więc tutaj nie ma całości. Do tego chleb. Nie wiem, ile tego chleba, jak widzicie, moją dłoń, te kromki są dosyć małe i chude. Jakbym miał obstawiać, to jest tu plus minus około 100 gramów. Do tego ketchup i taki sos ostry, też z roleskiego chorizo. Zresztą pokażę wam go w kolejnym posiłku. No i to. A z supli, wyciągłem suple, żeby wam to zobrazować, co aktualnie stosuję. I to jest właśnie wszystko, co aktualnie biorę, czyli omega doleci do każdego posiłku, 3 kapsułki, witamina C tylko z rana, gram. Witamina D3 troszkę mniej biorę, 5000 tylko, bo teraz jest pogoda ładna, więc nie potrzeba aż tyle. I do tego magnez, 2 kapsułki, nie wiem, co to za magnez jest. Jakiś magnez, 2 kapsułki. No i to jest, jeżeli chodzi o suplementację, to stosuję tylko i wyłącznie tyle. Nie biorę żadnych innych suplementów, żadnych sarmów, nic, żadnej ostaryny czy coś w tym stylu, dosłownie nic, zero, nul. Więc jedyną siłę, którą czerpię, to tylko z tego i z tego. No. Pokażę wam teraz, jak wygląda mój kolejny posiłek. Jest to w zasadzie taki jeden z ulubionych. Mamy tutaj 250 g mielonego mięsa z indyka. To jest ten indyk z Biedronki, który ma bodajże tam 8 g fatu na 100 g. Także tutaj jest połowa tacki, bo zjadłem taką tackę na dwa razy. Ona ma 500 g, czyli tu jest 250 g tego indyka. Czerwona kapusta. Tu jest barbecue sauce chorizo. Bardzo dobry z roleski.
Tutaj macie makro, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, już chyba większość zna, jak widać, bardzo mało kalorii, 58 na 100 gramów, gdzie? W Lidlu. I do tego paczka wafli, oczywiście z Granexa, najlepsze wafle. Najlepsze wafle, bo bardzo dobre, no i bardzo dobre też makro. Tylko proszę się nie dać zmylić, bo ja dopiero po, nie wiem, chyba kilku miesiącach zorientowałem się, że ta paczka nie ma 100 gramów, tylko ma 75. A liczyłem cały czas, że ma 100. Także taki psikus. No i do tego jeszcze wlatuje omega 3 z Ostrowitu. Tutaj sobie zjem do tego posiłku 3 kapsułki. No i jak widać, tak to wygląda, prosto, bez kombinowania. Jeszcze dodam, że właśnie, bo tutaj widzę, że jest olej. Jakby kogoś to ciekawiło, no to ten indyk był smażony na takim zwykłym oleju rzepakowym. No i widzimy się w kolejnym. Kolejny posiłek, tym razem propozycja na słodko. Zrobiłem sobie tutaj omleta z mąki kukurydzianej. Składa się on z 3 całych jaj. Tak jak wspomniałem wcześniej, mąka kukurydziana, ile to nie wiem, bo nie mam tutaj wagi, ale jeżeli miałbym tak plus minus oszacować, to około 80 gramów. Co tutaj jeszcze w środku jest? Odżywka białkowa o smaku karmelowo-orzechowym. 30 gramów, jedna cała miarka, to akurat wiem, bo tyle ma miarka. I na wierzch leci, będę sobie jeszcze tutaj dodawał skyr waniliowy. Do tego 3 kapsułki omegi. I chyba powiedziałem wszystko. Jak robię? Po prostu wszystko sobie wstawiam do miski, czy tam jakiegoś naczynia, mieszam, wylewam na patelnię, koniec. Także tak to wygląda. Posiłek numer 4. Tutaj mam na talerzu, możesz pokazać z bliska, 250 gramów indyka mielonego, tego co ma 8 gramów tłuszczu na 100 gram, na 100 gramów, przepraszam, 50 gramów płatków ziemniaczanych i z tego wychodzi takie pire, chyba tak się to nazywa. No i to są właśnie te płatki. Ogólnie kalorykę z całego dnia wstawię Wam gdzieś tutaj, będzie umieszczona, bo nie wiem ile wyszło, sam jestem ciekaw. No i tak wygląda zazwyczaj właśnie każdy dzień, prosto, różnie to jest, zjadam 3-4 posiłki, na pewno nie więcej. Jeszcze czasami nie będę oszukiwał, że coś tam dziubnę, ale to jest coś takiego małego między posiłkami. No i tyle. Tyle. Teraz zapraszam Was do oglądania dalszej części materiału, czyli do ostatniego tygodnia treningowego. No i tam będą pokazane takie najważniejsze ćwiczenia, główne z tych treningów. Także Wszystkich miejskich bohaterów, rano z waszej kawusi. I co, gdzie wszystko leciało? A gdzie jest to błąd?